Chciałbym Was serdecznie zaprosić na comiesięczne warsztaty w Centrum Dawnych Sztuk Walki w Warszawie przy kolei 8C, gdzie uczymy się szeregi szablon polską według systemu, który opracowaliśmy w grupie Silfensik i promujemy to w wielu miejscach na świecie. W tej chwili już ponad 23 krajach. A każde warsztaty dzielą się na dwa bloki. Blok podstawowy, który oczywiście opowiada o podstawach, czyli cięciach, krokach, dystansie, tempie, zupełnych podstawach. Oczywiście w kontekście ciężkiej szabli, szabli polskiej. Blok zaawansowany natomiast, to już bardziej skomplikowana rzecz. Mianowicie zajmujemy się tam m.in. taktycznym podejściem, różnymi ciekawostkami biomechanicznymi, wieloma rzeczami, które rozwijają temat szabli w różnych obszarach. Wykorzystujemy do tego oczywiście nie tylko naszą wiedzę o samej szabli polskiej, ale także podręczniki dotyczące szermierki siecznej, ale bojowej szermierki siecznej, gdzie tematem przewodnim jest szabla ciężka, szabla kawaleryjska, szabla ogólnie wojskowa, która ma raczej charakter bitewny niż pojedynkowy. Wykorzystujemy przy tym podręczniki i traktaty od XVI do XVIII i XIX wieku. Przykładowo tematem, który ostatnio analizowaliśmy, był temat przekształcenia zamachu. To znaczy, w momencie, gdy w szabli polskiej podstawowym elementem czy motorycznym elementem ruchu jest nadgarstek, czyli niby ruszą innymi stawami, ale tylko dlatego, żeby upozycjonować odpowiednio samą broń w przestrzeni, to przekształcenie zamachu powoduje, że zmieniamy punkt obrotu naszego każdego cięcia. Świetnym przykładem jest oryginalna metoda na wykonanie piekielnej polskiej czwartej zgodnie z XVIII-wiecznymi podręcznikami austriackimi, gdzie cięcie to w porównaniu na przykład do pozostałych działań, które są z nadgarstka, wykonywane jest z barku. Dla przykładu byłoby to, wykorzystywaliśmy tam działanie następujące. Wykonywaliśmy cięcie, zasłonę i podążając za bronią wyprowadzaliśmy cięcie z barku. Podążanie za bronią oraz wszelkie inne cechy prowadzenia odpowiedniego zamachu były tematem przewodnim właśnie poprzednich warsztatów bloku zaawansowanego. Na kolejnych warsztatach, które odbywają się już 30 czerwca, czyli za 8 dni, będzie wyprowadzanie tych zamachów z różnych obszarów, m.in. z nadgarstka, z łokcia, z barku, w taki sposób, żeby odpowiednio zabezpieczyć ruch, z drugiej strony umożliwić zmianę tego ruchu oraz wykorzystać go, by rozciągnąć ruch w przestrzeni w taki sposób, by nas przeciwnik nie wyprzedził ani nie dał nam odpowiedzi, która mogłaby nam to wszystko zepsuć oraz tak, by trafić w obszar, który jest niekoniecznie chroniony, by wymusić na nim przedczesną zasłonę. Oczywiście zapraszam Was także do zakupu naszego katalogu, w którym w zasadzie on opowiada o wszystkich aspektach zarówno kulturowych, fizycznych, jak i historycznych dotyczących szabli ogółem. Katalog naszej wystawy z 2018 jest dostępny w silkfencingshop.pl. Do zobaczenia. Zapraszam serdecznie.